O, widzicie? Właśnie mnie wyzywa. Dobrze, że nie znam. Nie znam ich języka, więc może i dobrze, bo bym... to jest gówno małe takie. Nie można tak. Jestem w mieście Gonder i zmierzam do zamków. Mam jeden problem, a mianowicie kurwa cały czas się gubię. Taki parking namalowany. To się nie mieści w dupie. Bogactwo kurwa. Teraz wam opowiem sytuację pewną. Z wczoraj, normalnie z wieczora. Znalazłem busa, bo już był wieczór, lekko ciemnawo. Wiedziałem, 100 km wiedziałem, że kosztuje 7 zł. Ja wsiadam, on do mnie, że 16. Ja to olałem po prostu, cynicznie miałem go w dupie, bo kurwa jestem człowiekiem, a człowiek płaci 7 zł. W pewnym momencie dochodzi do tego, że mam zapłacić. I się daje mu 8 zł, mówi, że chce resztę. On we mnie rzucił i drze mordę. Ja się głupio śmiałem. Drze mordę, że mam mu dać 16 i chuj. A ja mówię, słuchaj, tu jest 7 zł, ja nie będę inaczej płacił. I zacząłem go jechać od rasistów. I patrzę u niego tam obrazek Matki Boskiej. Mówię, ty jesteś chrześcijaninem? Zachowujesz się, jakbyś był satanistą. Jechałem po nim równo. Dobra. Jestem tu tylko po to, żeby wam pokazać, bo i tak po drodze, że w Etiopii nie było tak, jak wreszcie w Afryce. Tutaj się po prostu ludzie rozwijali. A to w XVII wieku wybudowali, więc z całym szacunkiem. Z tego, co się zorientowałem, to tutaj została przeniesiona stolica królestwa. Jak było? Ty kurwa, czemu mi zabraniają iść dalej? Nie mówcie mi, jak mam żyć. Drucik postawili, no skurwysyn. W sumie to jest tak nieinteresujące. Ja nie wiem, po co tu przyszedłem. Zameczek piękny. Przyznam, że reszta Afryki absolutnie nie ma się czym pochwalić. Mówię Afryki w dół. Nie, żebyście nie odebrali zaraz, że na przykład Egipt, czy na przykład Sudan, który ma niesamowite zabytki. Ale ja mówię o Afryce czarnej, nie arabskiej. O, tabaka. Kurwa, kicham jak śmieć. Ty kurwa, gdzie tu jest wyjście? Że widziałem wyjście gdzieś. Zaskakujące może być fakt, że to się dalej trzyma kupy, co oznacza, że było to budowane z głową. Normalnie w Afryce ludzie budują tak dom na 5 lat. Tyle co to się gówno przytrzyma i tyle. A tutaj widać, podejście jest całkiem inne, ale bądźmy szczerzy. Ludzie w Etiopii nie są Afrykańczykami. Mieszkają w Afryce. Ale oni nie są Afrykańczykami. Zobaczcie na ich twarze. Zobaczcie na ich nosy. Nie chcę zachowywać się jak pan z wąsem, który oceniał narodowość po wyglądzie. Ale nie, oni nie są Afrykańczykami. To są pomieszani może Izraelici od czasów Salomona, Egipcjanie, prawdopodobnie być może Araby. Sorry, nie mam energii, nie jadłem śniadania, bo kurwa przeszedłem całe pieprzone 1,5 kilometra i nie znalazłem, wiecie czego? Restauracji. Kurwa, nie znalazłem restauracji. Znaczy znalazłem, taką dla podturystów, ale mi chodzi o taką dla lokalsów, gdzie się je za 4 zł. Nie ma. Pytam się ludzi, a on do mnie tam o. Ja mówię, przy człowieku, kurwa, tam bułka kosztuje 5 zł. No nie ma sensu, więc energii mi brakuje. Jedyne co to sok z awokado i z mango jadłem. Nie warto, nie jedźcie. Nie marnujcie pieniędzy. Dojazd jest ciężki. Wejście do każdego miejsca to jest 8 dolców. Więc kurwa, co ja tu robię? Ej, wiecie co? Odpuśćmy sobie przez świat na fazie na jakiś czas zamki. Ale widzicie to, że taka ewolucja mojego programu, czyli czasem robię to, czasem to,
po prostu ja nie robię wszystkiego tego samego, no. Dlatego każdy odcinek zawsze się będzie różnił. Czasem podwyższę poziom. Tak jak na przykład obejrzeliście na odcinek z ludźmi Himba. No, zajebisty. Ja twierdzę nawet, że zajebisty. Pierwszy, gdzie naprawdę nawet tak dużo kurw nie poleciało. A co? Kolejny odcinek, no to już taki całkiem, wiecie, no już nie trzymało poziomu z porównaniem do tamtego, więc delikatnie mówiąc, musicie brać pod uwagę, że zawsze odcinek każdy się będzie różnił. Etiopia, słyszałem tyle pięknych słów na temat Etiopii, jak tu jest pięknie, jak tu są piękne zabytki. Nie wiem, albo ja jestem jakiś nie tego, albo może ja nie umiem dotrzeć. Wesele! Beautiful girl. Yeah. Very beautiful. Ja na ich miejscu bym płakał. To, co przed chwilą widzieliście, można śmiało nazwać bramą. Tak mi się wydaje, że można to potraktować jak bramę. Każdy z nas bramę zna, weselną. Tylko, że chyba w zamian nic nie otrzymują. Chyba chodzi o to, że się wszyscy cieszą. Że no, może ziomek się ohajtał, nie? Ale fajny gościu widziałem, ale żonę miał taką śliczną, że można pozazdrościć. Ale każda pani w dniu swojego ślubu wygląda jak milion złotych. I tak po jakimś czasie zetnie włosy na krótko. Wyznanie. No to w sumie nie wchodźmy w temat, bo jeszcze zostanę zhejtowany przez feministki. Ale szczerze, ich zdanie mam głęboko w dupie. Powiem wam coś, dotarłem do Addis Abeby jakieś 2-3 dni temu, co widać po moim zaroście. Nie było prądu w miejscówce, gdzie spałem, więc nie dało rady się ogolić maszynką. Powiem wam tak, zostałem zaproszony przez pewną autostopową, największą imprezę w Polsce, najpodobno i w Europie. Otrzymałem bilety, tam i nazad. No i wykorzystuję sytuację. Dlaczego? Po pierwsze, zawsze chciałem jechać na tą imprezę. Nie jako uczestnik, tylko po prostu brać udział w imprezie, bo ona jest epicka, wierzcie mi. Kolejna rzecz. Przy okazji mogę zrobić wizę do Rosji. Jaki jest problem? Taki jest problem, że Rosja nie wydaje wiz Polakom poza Polską, poza wyjątkowymi sytuacjami. No może gdzieś tam jeszcze w Europie. Ale tutaj, czy w Gruzji, jakbym był kilka tygodni w danym miejscu i bym czekał, to bym otrzymał. Ale ja nigdzie tyle czasu nie będę, więc od początku z Pawłem myśleliśmy, ty, jak rozwiązać wizę do Rosji. I wymyśliliśmy tak, że pojadę z Gruzji do Polski na tydzień, załatwię wizę i wrócę. Niestety, ale się nie uda. Dlaczego? Bo to by była przerwa w tripie. Więc stwierdziliśmy, ty, dostałem zaproszenie i z chęcią tam jadę, bo to kurwa moje marzenie było uczestniczyć w tej imprezie. To weź przy okazji zrobię wizę. Więc tak, przelatuję do Warszawy, daję paszport, wypierdalam na zachód, a na drugi dzień na południe. Jadę do Chorwacji z całą ekipą, wracam na 24 godziny do domu i całować mamusię, brata, jego córeczki, żonę i co? Wracam do Warszawy i lecę do Etiopii. No niestety działa to na moją ogromną niekorzyść ze względu na to, że nikomu nie życzę być 24 godziny w domu, bo przeszło, no nie przeszło, po prawie pół roku. To naprawdę jest no niekorzystne, ale tak, dla mnie wiza rosyjska jest najważniejsza i spełnienie marzenia, którym jest impreza Autostop Race w Fazanie, a jak sama nazwa mówi, zobowiązywała ich do tego, by mnie zaprosić. Faza na zer. Będę. Żebyście mi przypadkiem nie mówili, Boże, to już nie ten faza. Teraz to się skończyło. Przerwa w tripie. Nie, to nie jest kurwa przerwa w tripie. To jest kontynuacja tripa. Nigdy nie powiedziałem,
że w jakiś sposób będzie wyglądać mój trip. Nigdy nie powiedziałem, jaki mam cel. Ja tak po prostu się bawię. Otrzymałem bileciki i jadę spełnić marzenie. Będę się bawił przez kilka dni. Aha! Wiem, że zaraz się znajdzie ktoś, kto powie: no tak, przecież kuzyn kuzyna, który zna wujka, który ma kolegę, który przez... Kurwa, ale mi się muzlimki podobają jak chuj. I który zna tam coś tam, coś tam. Bo oni załatwili wizę do Rosji. Słuchaj, też ją mogę załatwić. Ale musiałbym ze 3 tygodnie siedzieć w miejscówce. No nie mam na to po prostu czasu. A Rosja? Oj, man. To będzie coś. No nic. Zmykam. No to co, doszło do sytuacji, że kończy się już ASR. Już niektórzy jeszcze sobie leżą, siedzą i odpoczywają. No a ja się muszę zbierać na autobus. ASR! Dokładnie. Co mogę podsumować? Nie kręciłem za dużo, bo to był mój odpoczynek. No, tyle. Wszyscy są tacy zmęczeni? Patryk? Wyobraźcie sobie, że wróciłem do stolicy Etiopii i dostałem depresji. I to nie dlatego tylko, że wróciłem, tylko również dlatego, że ząb mnie zaczął tak boleć. A nie on mnie zaczął w Polsce, tylko że nie zdążyłem, bo był ostatni dzień. Tak mnie bolał, no że wyobraźcie sobie, musiałem zrobić pewną rzecz. A mianowicie przezwyciężyć znowu strach i pójść do dentystki. Była pani bardzo fajna. Zapłaciłem 440 zł. I to jest ząb z drugiej strony. Udało mi się tak, przezwyciężyłem strach. No dałem radę. O, widzicie? Właśnie mnie wyzywa. Dobrze, że nie znam ich języka, więc może i dobrze, bo bym... to jest gówno małe takie. Nie można tak. Nawet jeśli. Ale dobra. Stanę sobie zaraz tutaj. O, przy znaku. I sobie będę co? Będę sobie stopę łapał. Godzina 5:30. Tutaj, że jesteśmy blisko z równika, to naprawdę prawie zawsze jest tak samo. Czyli 18:30, 19:00 już się robi ciemno. Gdzie spałem? Po prostu powiedziałem: zawieźmy człowieku do najlepiej. Znaczy człowieku. Sorry, jest 5 rano, 5:30. Od 4:45 około gościu się z meczetu darł i śpiewał sobie. O. Zaś co śpiewa. No dobra, wyobraźcie sobie, że mówię: panie kierowco, to pan mnie weźmie tutaj, wypuści przy jakimś barze, gdzie nad tym jest burdel. On patrzy na mnie. Ja mówię: no bo tam jest najtaniej. Rzeczywiście, za 18 zł możecie wynająć wtedy pokój. No co macie zrobić? No tutaj się nie rozłożysz w namiocie ani tu. To nie jest Ameryka Południowa. Na budowie? O dziwo mają ochronę, a nawet jeśli, to też się mogłoby skończyć źle. Po prostu najlepiej iść do miejsca, gdzie się najtaniej śpi. A gdzie się najtaniej śpi? W burdelach. A dlaczego? No bo burdel to ogólnie rzecz biorąc jest takie miejsce, gdzie człowiek ma się teoretycznie wyspać. Jest to speluma. Ale masz swoje łóżko, nie najmniejsze. Dodatkowo masz toaletę z zimną wodą, ale masz. Dostajesz wydzielony papier toaletowy na jedno sranie. Przynajmniej u mnie wychodzi na jedno. Do tego ręcznik, którego raczej bym nie używał.
I na sam koniec jeszcze dostajesz mydełko. Zawsze mydełka nie używam, bo mam swoje, ale te sobie odkładam wtedy do swojego plecaka. Ktoś powie, to już nie jest ta sama wyprawa, płacisz za nocek. Podczas każdej wyprawy, nawet jeszcze zanim kręciłem odcinki, też mi się zdarzało gdzieś tam spać, gdzie płaciłem za nocek. I wiecie co? Jeżeli mam zaoszczędzić 18 zł, a na przykład doszłoby do sytuacji, gdzie no straciłbym cały sprzęt, to wiecie co? To ja to pierdolę. To się mówi, ostatnie piwo być może w życiu. Jadę do Sudanu, gdzie alkohol jest nielegalny, po czym wybieram się od razu do Egiptu, gdzie akurat alkohol by się załatwił, ale no, nie wiem czy w tych miejscach, w których będę, a potem zaraz prawdopodobnie do Afganistanu, więc na zdrowie. No i nadszedł ten czas pożegnania po raz kolejny. Najpierw piwo, bo piwo jak najbardziej jest bardzo ważne. Dodatkowa sprawa, Etiopii bardzo polecam. Ile to kosztuje? Między 2 zł a 3 zł. Jest to... Wyśmienita. Jest to zmiksowane mango, papaja i awokado. Zajebiste. Dużo witamin. A witaminy to podstawa. A dlaczego to teraz piję na granicy? Bo w Sudanie brakuje takich rzeczy. Jest jednak większość pustyni. Więc wszystko jest drogie, chyba że fasola. Będę srał fasolą przez najbliższe 2 tygodnie. No to ostatnie jedzenie jakie jest w moim życiu, no bo później w Sudanie tylko i wyłącznie fasola, jeszcze raz fasola. A jednak jedzenie w Etiopii ma smak. Co to jest? Kurwa, powiem wam szczerze, nie mam pojęcia, ale ostre i dobre. A tutaj jest 40 stopni. Podobno w Chartum ma być 48. Pierdolę, takie życie. Idę, akurat na szczęście zasłoniło słońce, bo normalnie jest 40 stopni w słońcu. Widać jak ze mnie leci. Przekraczam właśnie aktualnie granicę. Granica naturalnie, rzecz biorąc, czym musi być? No nie musi. Ale bardzo często w moich filmach jest nią co? Rzeka. Zobaczmy. Rzeka, która dzieli Sudan i Etiopię. Akurat tej rzeki, a ci rzeka jest, tylko nie ma wody w rzece. Więc sucha rzeka. Co tu chodzi? Dobra, zanim przejdę, to poopowiadam wam. Bo w Sudanie już tak sobie nie będę chodził, fajnie. Chciałbym tutaj podsumować sprawę typowo związaną z Etiopią. A mianowicie... Salam. Akurat o to chodzi, że chciałbym wam powiedzieć, że jestem bardzo, bardzo zadowolony z pobytu. W sumie nie jestem zadowolony. W sumie jestem i nie jestem. Jestem i nie jestem zadowolony z pobytu w Sudanie, w Etiopii. Dlaczego? Za bardzo już wkurwiony byłem całym tym swoim wyjazdem, non stop mnie wszystko denerwowało i troszeczkę za bardzo do nich nie miałem dystansu. Chciałbym, żebyście pamiętali jedną rzecz. Ja im już, wiecie, ja straciłem to, co miałem złe w sercu. Miałem ich do nich już podejście powoli jak do Hindusów, a nie powinienem. Dlatego pozbyłem się tego, przeprosiłem Pana Boga za tamto. No i już jest dobrze. Dobra, teraz muszę wam opowiedzieć ważniejsze rzeczy. A mianowicie, kim są mieszkańcy Etiopii? Chciałem powiedzieć Etiopczycy, ale nie wiem, czy tak się mówi, więc... Bardzo prosta sprawa. Chciałbym, żebyście wiedzieli, że to nie są Murzyni. Wiem, zaraz mówicie, ale jak to? Przecież są czarni. Nie, oni nie są czarni. To są mulaci. Najczęściej można ich nazwać mulatami. Dlaczego? Bo tak jak w historii mówiłem, król Salomon z Izraela z królową Saby dzisiejszego Jemenu, z tego był Menelik, a on stworzył właśnie tutejszą, że tak powiem, dynastię swoją i kraj, tak? Ale kim był? Arabem. Pół Arabem, pół Izraelitą, ale bądźmy szczerzy, ludzie Izraelu też mają urodę arabską.
co zresztą widać po Żydówkach, bo są przepiękne, że aż zgroza. I oprócz tego, że są przepiękne, no to ja się powoli nie dziwię, że Arabki w krajach arabskich są pozasłaniane, no bo jak widać, jak wyglądają Żydówki, to pewnie wyglądają tak wszystkie w tych krajach jak Arabia Saudyjska, Jemen czy powiedzmy Oman. Ale dobra, lecąc dalej, prawdopodobnie, w mojej ocenie, nie ma tutaj oceny jakiejś związanej z, nie wiem, z oficjalnymi informacjami, po prostu tak to wyglądało, że Arabowie przybyli na tę ziemię, jak i Izraelici. I w ten sposób po prostu zmieszali się z tubylczymi mieszkańcami rejonu dzisiejszej Etiopii. Z tego powstali właśnie Etiopczycy. Dlaczego o tym mówię? Bo naprawdę mają jasne, a czy nie są, nie mają jasne. Są brązowi, nie czarni. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, mają wąskie noski. Sorry. Wąskie nosy, prawie normalne włosy i ogólnie rzecz biorąc są dziewczęta, są no ogólnie rzecz biorąc najładniejsze dziewczyny w Afryce, jakie widziałem w życiu, to są dziewczyny z Etiopii. Polecam tu przyjechać, ale trzeba mieć cierpliwość. To są takie afrykańskie Indie. Troszeczkę ani ładu, ani składu widać brak kolonializmu. No ale cóż, w sumie to cieszę się, że nie mieli kolonii. Jak widać, nic to nie zmieniło, czy byli łojeni na kasę, czy nie byli. Są tacy sami jak cała reszta, a nawet bardziej dzicy. Znaczy nie mówię, że jako ludzie, tylko chodzi o jako kraj. Kolejna rzecz. Nie, no jestem zadowolony. Cieszę się, że tu jestem. Cieszę się, że tu przyjechałem. I jest teraz podsumowanie. Mam 100 metrów do granicy. Dokładnie takiej granicy, że przestanę być... Kurwa. Przestanę być w Afryce chrześcijańskiej, a za 100 metrów będę już typowo arabskiej, gdzie jest Sudan, później Egipt, a co mnie później czeka, to zobaczycie sami. Jedna rzecz, która mnie ciekawi, to że sobie przechodzi kuźwa żołnierz Etiopii obok żołnierzy Sudanu i oni sobie przechodzą przez granicę w mundurach. Dziwna sprawa. Dobra, podsumowanie, mi się bardzo podobało, Haile Selassie dalej jest tu żywy. Myślę, że przez większość ludzi, których spotkałem, jak już z nimi rozmawiałem na ten temat, no to on był bardzo, bardzo, bardzo szanowany. W ogóle jestem na środku granicy. Wiecie co, kończę, bo mi zaraz zabiorą kamerę. Zapomniałem się. Dobra, bawcie się, ja idę.